Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Bym się chciał dowiedzieć, co więźnia na cappuccino, logo cappuccino. Za ile on wychodzi? Jeszcze się przedstawię, adept Antony Murphy, numer 155. Co u loga na cappuccino? To najpierw musiałbym zobaczyć pana dokumenty tożsamości. Oczywiście. Sprawdza Flintstone, jego można powiedzieć, że bratanek. Dobrze, ja tutaj na radio zgłoszę. Dowiem się wszystkiego. 55 dla 42. Przyszedł George Flintstone i pytał Logana Cappuccino. Rozumiem, że widzenie jakieś by miało być. No, jest taka możliwość. To zaraz blokowy mi odpowie i wszystko ustawiam. I to nawet on się chciał dowiedzieć, ile tam, za ile chłopak wychodzi. Dziś jest drunk stream? Nie, co ty. To, że się dobra, dryniaczka to napije. W międzyczasie sprawdzimy tutaj, zapraszam pana. Przez bramkę będzie pan musiał przejść. Pewnie już przychodziłem w zasadzie, no. Przy sobie nie ma przecież. To jeszcze raz, jeszcze raz. 55. Poczekaj jeszcze strażnik chwilę, jeszcze sprawdzę tutaj na bramce. Przyjął 55. Dobra, to jeszcze raz będziemy musieli sprawdzić dla pewności. Oczywiście, oczywiście. Tutaj panu dam. Tutaj do pudełka proszę wsadzić wszystkie rzeczy, które mam pan przy sobie. Dobra. To w sumie tyle. Proszę bardzo. Dobrze, proszę przejść przez bramkę. No jestem. Co to tak pika? Dobra, zapraszam. Pod ścianę, tutaj się pan stawi pod tą, może być na... Teraz się przedstawię, adept Antony Murphy 55. Snajper przeze mnie przeszukany. A pan nosi jakąś broń lub nielegalne substancje? Nie, nie, absolutnie, absolutnie. Dobrze, nogi szeroko. Nie, no panie, panie, to bez przesady, no, nie trzeba zakować. Jakieś pomyłkę ewidentnie. Dobra. Muszę zapiekał, bo ja mam płytkę metalową w czaszkę właśnie wszczepioną. To mógł pan powiedzieć przed przeszukaniem. W sumie racja, zapomniałem. Dobrze. 55 dla 42. Mogę tu rzeczy zabrać? Nie, zostawię pana na razie. Ale jasno. Prowadzić już tutaj. Dobra, zapraszam pana. Nie gadaj. Stary dziad Logan. Siemano. Sądzam. Jak tam kurwa u ciebie, jak tam się siedzi w pierdlu? Marzu, dosyć, dostałem kurwa potrójne dożywocie. Potrójne dożywocie? Ta, siedzę sam na karcerku i nic, no życie jak życie, no powolutku do przodu. A kiedy wyłazisz? No nie wiem, no to mam końcówkę, 10 miesięcy mi zostało, za dobre sprawowanie. To kurwa nie, bez tragedii w sumie. Ja pierdolę. Tak, 10 miechów i naczelnik powiedział, że... Viva la France, może mogę wyjeżdżać. Wzięliście po mnie, odbierzecie mnie? No kurwa, pewnie, że przyjedziemy. Czemu nie wysyłacie żadnej rakiety? Nie dostałem nic od was. Dzięki, Gandzia. Jakie rakiety? Chodź. No kurwa rakiety, no jakieś prezenty. Psst, tam kurwa, w chlebie, który pewnie kurwa wywaliłeś do kibla czy do kosza. Wpiekłem malutki młotek. Na młotek, no i co tym młotkiem miałem sobie? Konia nim zwalić, czy poczytać sobie, pograć na nim? Na chuj mi młotek w pierdol, co ty myślisz? No kurwa, nie wiem, no może mogłeś zajebać gazetę, jakieś chroniarze i się pierdolić.
Ta ochroniarza w więzieniu, co ty kurwa pierdolisz? Jakąś gazetę, książkę byś mi wysłał. Kurwa, coś ci młotek. Ja jebie, dzień. Śrubokręt. Śrubokręt, no też. Czy tego to jest od chuja, człowieku. Mamy nawet miejsce, gdzie pracujemy i skręcamy meble dla IKEA i dla miasta. Myślałem, że jakiś prezent mi wyślecie. Szlugi czy coś. Chuj z takimi znajomymi. W piździe mam. No kurwa, to ci myślę, że ci 10 miechów zostało, to sobie się napalić, proszę. Co słuchajcie na forum Drive? To samo gówno. Wyjebali mnie, kazali mnie zmywać to, co mam teraz na mordzie. No i mnie kurwa topili w kiblu, nie? Ty mam nadzieję, że jak wyjdę z piedra, to będzie na mnie czekać klamka, nie? Zajebiście, elegancko. Bo zawsze jak ktoś chodzi z piedra, musi być klama na niego, na poczekaniu, nie? Oczywiście, jasne. Zajebiście, jak wyjdę, to będzie na rachunki. Grypsujesz? Grypsuję. LSC, oni mnie sprzedali. Mechanicy żółci pierdoleni, oni będą rozjebani. Któryś tam strzelił z dupy, ją kurwa blond grzywkę chyba. Oscar Smith, jedziemy tam kurwa i wyjaśniamy totalnie. Tak. Proszę zrobić show. Ty LSC, spalimy to całe LSC, tam jest jakiś confident fryer jebany. Tylko ty nie wiesz, uważaj, bo mogą być jakieś podsłuchy. Nie ma tu podsłuchów, co ty. Ten gad nawet cię nie słyszy za tobą, możesz mu nawet wyjebać lepca ode mnie. Gdzie? Za tobą gość stoi, wyjeb mu. Wyjebać mu? Kurwa ja. Jest twoje życzenie? Na moje życzenie. Ale wiesz mi, na jak mu wyjebie, to będzie. Dobra, kiepsko. Zgrywam się przecież. Czy ta będzie klama, ta? Elegancko, dobra. No, powiedzmy. Niedługo wychodzę, czekajcie na mnie. Klama, dużo kasy potrzebuje na wyjście, jakieś dwie dziwki. Tak szczerze, tylko ja czekam. Jak to tylko czekasz? Nikt się nie pytało o kapucina. Tak jak myślałem, chujowo. Właśnie nikt tutaj się cieszyli, że siedzisz. Kurwa, macie, nikt za mną nie tęskni. No, tak szczerze to nie. No oprócz mnie, wiadomo, no, jakby nie tęskni, to bym tu po ciebie nie przyjechał. Jaka. No dobra. Wyobrażam sobie, że będzie wielki wiedz ludzi. No dobra. Nic. No jesteśmy we dwóch. Ale to tak jak zawsze, nie? Mogliśmy tylko na siebie liczyć. Jeszcze pytała o ciebie Angie. Wiem, była tutaj wczoraj. Mamy taką tutaj prycz kanapę. Raz w tygodniu może kobieta na 20 minut przyjść. Serio? Wczoraj. No a jak? Była też Suzy. Suzy? No bez wiedzy. No co przyszło? Dobrze, no wiesz, do mikrofonu casting kurwa był. Nie interesuj się dziadziu, nasze prywatne sprawy. Pierdolisz kapucino jak zwykle. Nie pierdolę stary, pierdolę. Cześć, Suzy była wczoraj. Właśnie u mnie. Tak się składa. No, Była. Jasne, że była. Po co była? Co ty pieprzysz? Chyba przespać się tylko. No bo się pieprzyć właśnie. Nie pieprzę, bo byłam się pieprzyć. I to pieprzyć to może ci barść kurwa z łóżkami, jak masz kurwa zasłony gościu. Nie wiem czy wiesz, ale rozjebałem tego Ukraińca, z którym była. I kurwa no, tylko się ze mną pieprzyć dzień w dzień. Tak, nadupcałeś się z tym Ukraińcem, to właśnie ona skakała po moim tiku tutaj w tym. Jasne. I mówiła, że uwielbia takich kurwa tych recydywistów. To mi mówiła co innego. Że była tylko u ciebie, żeby ci pieluchy przywieźć. Bo podobno masz już tak rozjebane kurwa dupsko od koleżków, że musisz w pieluchy chodzić. Wcale, że nie. To może jakiś fake news. Takie bzdury. Prawda jest taka, że ostro z nim pomalowałem wczoraj. Bez trzymanki. No jeśli tak było, to gratulacje, Logan. Mam nadzieję, że pokażesz mi, czego się nauczyłeś w pierdlu, jak wyjdziesz. Bo jeszcze ta Diana. Pamiętasz tą Dianę, Cortez? To jest dopiero ziółko. Diana... Z Dianą kręciłem. My też kręciliśmy z Dianą wczoraj, no. Peace on breaka. To one we trzy były. Po kolei, nie, aż tak dobrze nie działam, po kolei przychodził, po kolei. Okej. No jeśli tak było, to też raz gratulacje. Dzięki, serbes, ale to wiesz, to mi wolność nie zwróci, nie? To wiadomo, ale już wolność się długo przybędzie, tak? Ale tutaj w pierdol wszyscy mówią, że się rozjebałeś. Pierdolą. Że podobno sprzedałeś Monteza. Nigdy się nie rozjebałem, z Montezem już sprawa wyjaśniona. Okej, no dobra, myślałem, że gadałem głupoty. Myślisz, że co, że taki gangster jak ja mógłby się rozjebać? No jasne, że tak. Wiesz,
normalnie, że dwie osoby poszły spać. I to nie na parę godzin, tylko już na zawsze. Poważnie? Stałem się kimś w rodzaju gwiazdy wśród gangsterów. Konfidentów? Nie, gangsterów. Powstał ranking, kto ile osób zabił. Ja jestem na drugim miejscu. Ale co ty pierdolisz, jak ty nikogo nie zabiłeś? Zabiłem. Jesteś kurwa konfitura. 62 osoby. Co ty pierdolisz? Chyba konia zwaliłeś, to mógłbyś zabić kogoś. Co ty pierdolisz? Tak się składa, że... Zostało 5 minut rozmowy. Dobra, trzymaj pysk. Widzisz, jak ja ich trzymam za mordę? Co powiedziałeś? Co? Nie, żartowałem, wariacie. Jeszcze jeden taki odzywek i naprawdę przedłużymy ci wyrok. Dobra, proszę. Widzisz, czy zajebista atmosfera. Dogaduję się z gadami. No, wiadomo. Klaseczek, no też z nimi nie miałem najlepszych, może myślisz, że stosunków. Ci akurat są, wiesz, łagodnie, to wiesz, ich trzymam za pysk, nie? Ale są tacy, co chodzą z karabinami, no to wiesz, po ścianach, kurwa, w sensie po tych, po wieżyczkach, to z nimi akurat nie trzymam. A te gadziny, to wiesz, to moje pupile. Pupile, to coś wiem, pamiętam jak siedziałem, tylko są po to, żeby kawkę podać, kanapeczkę. Tak. Służący tak naprawdę. Ja to taki, wiesz, spędzenie czasu w więzieniu to traktuję jak wakacje. Myślisz, że jak wyjdziesz, to czujesz ten stres na sobie. Teraz przynajmniej nie chcę cię nikogo nie jebać. Ja nie wiem, czy jak wychodzić. Ja nie wiem, czy tu mi jest dobrze. Tu nikt nie chce mnie odjebać. Jest zajebiście, mam jedzenie, picie. Wiesz, masz siłkę, kurwa, spanie. Nie ma psiarni, zajebiście. A na zewnątrz znowu będzie strzelanina, kurwa, pieniędzy nie będzie. No nie wiem, czy wychodzić, czy tu zostać. Ale no jak chcesz, no. Wystarczy przedłużyć dobę. Wstanę, wyjebię mu lepca i od razu mi przedłużą dobę, kurwa, na kilka miesięcy. I tak można bez końca przedłużać tą dobę. Wiesz, a w końcu cię zamkną w jakiejś izolatce. A na mieście, wiesz, zawsze można coś zarobić. I robić to samo, tylko że w Las Vegas. Dobra, cappuccino. W takim razie, no... Dwa miesiące wychodzę, do zobaczenia. Przyjedźcie po mnie. Dobra. Dobra, tutaj może pan sobie wziąć swoje rzeczy. Jasne. Dobra, biorę łom. I toporek. Pewnie. Dobra, dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Dla ciebie dobrego krokiecika, skurwysynu. Krokieterka. Twoja matura dla mnie już zerka. Właśnie tak.